Witam was kochani w kolejnym odcinku serial Dark Place Assassin's Creed 4 Black Flag z dodatkiem Freedom Cry. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, po tych przeszukiwaniach tych wysp śmiesznych. O, tutaj ktoś uciekał. Dobra. Wyzwoliłem go. A, co tam się będę? Skoro mogę go wyzwolić. Po tych przeszukiwaniach wysp nieszczęsnych mówiłem, że zajmiemy się główną fabułą. I oto ona. Tu. O, do tej pani. Kurtyna w górę. Monsieur Adwelly. The Mayon cause has made an ally of you. Augustine speaks highly of your help. I do not know how much longer I'll be able to continue, but the Maroons are outstanding warriors. Augustine has provided me with everything I might need to get by until I return to my brothers. I believe you owe me a parcel then. Let me hold it a while longer, for safekeeping. You are not a man of your word. My word was perhaps. It stands. How little you must think of me. On the contrary, you have maintained your freedom among the French by the deft handling of your indispensable business. I respect you highly, but would be a fool to trust anyone so clever so soon. What a keen eye and sweet tongue you have. Since you cannot provide me with the one thing I truly desire, I hope to compel you to demonstrate some respect by some other means. I would consider it. I need a careful and observant man to investigate the Gouverneur. I must know what distracts him and why he enforces the Code Noir ever more strictly. The lives of the slaves depend on it. I share your curiosity. I'll pay you this favor for the slaves. Perhaps there is some honor in you yet. You will need a disguise. Please, change into these. To są chyba jakieś łachmany, kurde, niewolnika, nie? No. A slave's rags. What do you mean by this indignity? Do you mean to see me recaptured? Indignity? Do you hold your enslaved brothers in such low esteem? Do you hold any man in high esteem? Or are we all pawns to you? Ha! You should be so lucky. There is no trick. It is only that, well, the Gouverneur de Fayette will host a soiree soon. And imagine, I am not invited. The excess of the occasion calls for an abundance of supplies to be delivered to his mansion. That's where you come in. With your crate, you will blend in. A, to widzieliśmy w tym, nie? The goods. Once on the Liberation. Ground, you can spy on the good Gouverneur. Will the overseers not notice one man extra? Or are you simply unconcerned for my well-being? I've never met an overseer who could tell two slaves apart. Nevertheless, be careful. I sense you are as bright as you are strong. You will figure it out. Yes, ma'am. No, okay. Here they come. Join the line. Be careful. What's going on back there? Fall in line! No dobra. Who are you? A friend. This is a joke to you. No.
You will get us all killed. Another fete for the big? You are too complacent. Excellent. Put the crates down there, cher monsieur. All right. Enough socializing. Back to work. The grounds must be fit for a king when my guests arrive. Lazy bastards. Both of them should be whipped. I'm a prince, you realize? I'm a prince for putting up with it. Oh, my feet hurt. What good is complaining? I will remember you said that. Quiet now. No dobra. Wstapiam się pomiędzy niewolników, zatem. Friend, does the guard change often? As often as night moves today. Thank you. If you are a friend, prove it, blah. No fajna misja może być. Oho, zapadła noc. Czas działania. Tam jest jakiś typek. Cicho. Zabij dozorcę, który prowadził niewolników. Dodatkowe zadanie. Ciekawe, gdzie może być ten dozorca. Ja w ogóle wygląda sytuacja. Tam jest chyba. Ale tego później dziabniemy. Zobaczymy zaraz, co tu można zrobić. Tędy nie przejdę, w sensie po drugiej stronie płotu, bo jest ich za dużo. Ale będę mógł może wejść na daszek. O. I tu popatrzeć na wszystkich. Dobra. Opa. Tam gdzieś jest koleś na daszku. O, jest. Pyk. Tu idzie. Ten jeden. Ot co? Ciach. Dobra, broń mi się nie przyda na razie. Ale tych chciałbym wyeliminować z zasięgu. Ktoś tu chyba idzie. Tak, tamten dowódca. Cyk. Opa. Dobra. Ej, halt. Fuks. Tu jestem. Halo. Kole się przy głównych drzwiach mnie niepokoją trochę. Bo gdybym tu sobie sabotujemy za pomocą palca przeciąłem, bo można tak zrobić. Kurde dwóch.
Ciekawe, że drugi. Aha. Reviens, bon à rien! Il essaie de prendre la fuite! On ne bouge plus! Taką akcję zrobiłem. A co się będę? Czy tu coś jest? A nie, to jego ciało. Nie chcę ciała. Chcę broń wziąć jakąś. Bym dziabnął tamtych i by było... O, jest broń. Tych bym dziabnął. Jakoś tak znienacka. A nie da się, znienacka. Kurde. Da się zrobić tak. O! Tak to trzeba było zrobić. To oczywiście sabotaż. Za pomocą paluszka. I tu jest, kurde, koleś. Jak to zrobić, żeby to było sensowne? Czy ja mam coś tu? Nie. Coś gadają, ale nie ma tłumaczenia. Trzymam się, gdzie tu ukryć? Tutaj. Jak wygląda sytuacja? Dobra, jest dozorca zabity. To znaczy unieszkodliwiony, jakkolwiek by to mnie miało wyglądać. I ten. O, właśnie. Jeszcze tego tutaj dziabniemy. Dobra. I teraz tak. Oho, tam ktoś na górze, są jakieś głowy. No tutaj... Chyba nie przejdę tędy, no właśnie. The expedition will cost more than our initial calculations suggested. I heard you gave Bastian's girl a jewel worth more than half the fleet. Does this account for the missing funds? What I do with my purse is my own business. What happened to the funds I released last month? Well, the science of navigation is expensive. I dare say it is. If you measure every fathom in perfume and silk. To jest po drugiej stronie. Idź do kryjówki. I podsłuchaj rozmowę. To jest rozmowa. No suitable Spanish vessel is available. Could we not use a French ship? Are you trying to start a war? The treaty between our nations is fragile. We cannot afford any suspicion of smuggling. Your name will go down in history with mine if you supply the funds and the ship. Thank you for the offer, but I have an expensive colony to govern. With the volume of slaves you import, I'd have thought you'd have gold to spare. Even free labor is not free, my friend. Slaves are expensive to replace. The poor beasts expire before they can reproduce. Even your slave ships would benefit from improved navigation. Fewer accidents. Now that is interesting. Dobra. Uwolnij niewolników trzymanych w barakach. Tam. Tam, gdzie byliśmy. No dobra, ale czy on mnie widzi, czy nie widzi? Ucieknijmy tu. Czy ja tędy mogę wejść? Mogę. Dobra, są we trzech. Wiecie co, zrobimy to tak. Ja sobie pójdę normalnie. Niby, że wracam, bo poszedłem za potrzebą. Tak naprawdę. Dobra, jest. Uwolniłem ich, czy nie? Tak. Dobra,
Wróć do Bastien. Widzimy się zatem u Bastien. Tamtędy. Tutaj. Jestem cały. Gudę. No, dobrze, że odzyskałem wszystkie tutaj klamoty. What have you learned? The governor is overconfident. Despite his guard, I could have ended him with my bare hands. He would have deserved it. What makes you believe you need him? I keep my friends close and my enemies closer. Which camp are you in? Will you tell me what you have learned? Who distracts him? A bold-faced scientist, Gaudin, hounds the governor for funds. Something about an expedition, navigational secrets. Why is this the first time I hear of him? Is my whole network turned against me? Does the harbor master think I give him my best girls out of kindness? Do you wish me to investigate further? I admit, as a man of the sea, the science of navigation intrigues me. No. Yes. I don't know. As you wish, but leave me, I must think. No i dobra, udało się. Myślę, że na tym zakończę ten odcinek, także dzięki, kochani, lubię to. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo okazało się, że jeszcze troszkę chyba tych odcinków będzie. Nie wiem, tak mi się wydaje. Zobaczymy. Trzymajcie się. Pa, pa.